Wydarzenia kulturalne, kultywujące regionalną tradycję oraz promujące aktywność fizyczną. Od 2015 roku powiat olsztyński wspiera 12 przedsięwzięć organizowanych w gminach. Na pomoc w organizacji i promocji tych wydarzeń władze powiatu co roku rezerwują w budżecie 120 tysięcy złotych. Każda gmina podaje nam jedną imprezę, taką kluczową, o zasięgu ponadgminnym, na którą po prostu powiat przeznacza 10 tysięcy. Z tych 10 tysięcy 1000 zł idzie na promocję w mediach, natomiast żywe 9 tysięcy trafia już konkretnie na organizację imprezy. W roku 2018 powiat olsztyński po raz kolejny dokłada cegiełkę do 12 wydarzeń. Wśród nich znajdą się między innymi warmiński kiermas tradycji dialogu i zabawy w Brąsfałdzie w gminie Purda, wojewódzki przegląd kapel i zespołów śpiewaczych w Jeziorach i dożynki w Świątkach. Władze powiatu pozostają jednak otwarte na głosy ze strony organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i innych pomysłodawców wydarzeń. Tylko w roku 2017 na wsparcie mniejszych przedsięwzięć na terenie powiatu przeznaczono dodatkowe 80 tysięcy złotych. Wszelkie inne formy wsparcia dla różnego rodzaju organizacji w naszym powiecie i w mieście Olsztynie również, bo takowe także rozpatrujemy i często pozytywnie. Jest to po prostu pismo informujące o tym, że fajna impreza będzie się działa w jakimś miejscu, dla kogo ona jest organizowana, jakiego rodzaju wsparcie jest oczekiwane. Starostwo na bieżąco informuje także o możliwości ubiegania się o wsparcie w różnego rodzaju konkursach. Szczegóły dostępne są na tych stronach internetowych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv